Dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczynamy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. We wtorek, 31 sierpnia, minie 30 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Strajk w Stoczni Gdańskiej wybuchł 14 sierpnia. Walka stoczniowców pod wodzą Lecha Wałęsy doprowadziła do powstania Solidarności, a w konsekwencji do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku komunizmu w Europie. Wszystko zaczęło się 14 sierpnia 80 roku. O godzinie 6 rano na wydziałach K1 i K3 rozpoczyna się strajk. Organizują go trzej młodzi pracownicy: Jerzy Borowczak, Ludwik Prądzyński i Bogdan Felski. Stoczniowcy żądają przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, zwolnionej tydzień wcześniej. Domagają się także podwyżki płac i upamiętnienia pomordowanych w grudniu 1970 roku stoczniowców. Chwilę potem do protestu przystąpiła prawie cała stocznia. Przewodnictwo objął Lech Wałęsa, który pojawił się na terenie zakładu około 8 rano. Jak przedostał się do stoczni, to do dziś nie jest wyjaśnione. Wałęsa mówi, że przeskoczył płot, tymczasem inni uczestnicy strajku dziwią się i mówią, że nie musiał tego robić, bo jeszcze rano bramy zakładu były otwarte. Około 12:00 dyrektor Klemens Gniech zaprasza strajkujących na rozmowy. Pierwsze ustalenie to przywiezienie do zakładu Anny Walentynowicz, ale to jedyne ustalenie tego dnia. Strajk trwa i rozprzestrzenia się na inne zakłady Gdańska. 16 sierpnia komitet strajkowy podpisuje porozumienie z dyrekcją, a Lech Wałęsa ogłasza zakończenie akcji protestacyjnej. Ale dwie kobiety, Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska, poparte przez część robotników, uznają to za błąd. Stoczniowcy zostawiliby na pastwę komunistów inne mniejsze zakłady, które także przyłączyły się do strajku. Kobiety namawiają robotników do pozostania w stoczni i kontynuowania protestu. Wieczorem zawiązuje się międzyzakładowy komitet strajkowy, na czele którego staje Wałęsa. Następnego dnia, była to niedziela, dzieje się rzecz niezwykła. Robotnicy ustawiają przed bramą drewniany krzyż, przy którym ksiądz Henryk Jankowski odprawia dla 3000 osób mszę świętą. Agenci SB, którzy na bieżąco śledzą to, co dzieje się w stoczni, nie wiedzą, kim jest kapłan. W raporcie piszą. O godzinie 9:00 rozpoczęła się msza, którą odprawił bliżej nieznany ksiądz. W poniedziałek rozpoczynają się strajki w Szczecinie. Do strajku przystępują zakłady z Elbląga, Tczewa i innych miast Wybrzeża. 22 sierpnia wicepremier Jagielski przyjmuje od gdańskiego MKS-u 21 postulatów. Także w Szczecinie rozpoczynają się rozmowy. Stronę rządową reprezentuje Kazimierz Barcikowski. To przełomowy moment. Strona rządowa uznaje międzyzakładowy komitet strajkowy. Tego dnia też do Gdańska przyjeżdżają tak zwani eksperci. Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Gieremek. Lech Wałęsa bez wahania godzi się, aby doradzali oni komitetowi strajkującemu. Wreszcie 30 sierpnia w Szczecinie strona rządowa podpisuje ze strajkującymi porozumienie. Komuniści godzą się na wolne związki zawodowe. Następnego dnia 21 postulatów zostało zaakceptowane w Gdańsku. Porozumienie podpisał Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski. O tym, czym był dla Polski sierpień 1980, wie dziś niemal każdy. Ale o tym, że strajki zaczęły się już w lipcu i to na Lubelszczyźnie, wie mało kto. W warszawskim oddziale IPN otwarto wystawę pod tytułem Zaczęło się w lipcu. Solidarność w regionie środkowo-wschodnim w latach 1980-1989. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w 1980 roku w wyniku strajków zapoczątkowanych na Lubelszczyźnie, kontynuowanych później na Wybrzeżu, Śląsku i w pozostałych częściach Polski. Autor wystawy przypomina, że to właśnie protesty pracowników lubelskich zakładów wskazały innym sposób na zmuszenie komunistycznych władz do kompromisu. To tu podpisano pierwsze porozumienia ze strajkującymi. Kiedy strajki w Lublinie przybrały charakter powszechny
No praktycznie można powiedzieć, że stanęło całe miasto 18 lipca. Strajkowała nie tylko większość przedsiębiorstw w mieście, ale kolej, komunikacja miejska, zaopatrzenie sklepów. Władze uznały, że sytuacja jest na tyle poważna, że tego dnia biuro polityczne Komitetu Centralnego PZPR postanowiło w Warszawie powołać komisję rządową do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez zakłady, przez załogi zakładów pracy w Lublinie. I potem ten wynalazek, można powiedzieć w jakimś sensie lubelski, lipcowy, zastosowano potem z powodzeniem do rozwiązania masowych strajków sierpniowych na wybrzeżu. Większość zgromadzonych zdjęć to ilustracje, które po raz pierwszy pojawiają się publicznie. Wystawa składa się z 44 plansz, na których zaprezentowano zdjęcia i dokumenty z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, a także Urzędu Miasta Świdnik, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik SA oraz zbiorów prywatnych. Od ponad 4 miesięcy wrak polskiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, leży niezabezpieczony na betonowym pasie w okolicach miejsca tragedii. Tymczasem dziennikarze naszego dziennika dotarli do filmu, na którym widać, jak w czasie remontu w zakładach w Samarze na pokładzie polskiej maszyny znajdują się postronne osoby. Jak podkreślają specjaliści, obecność kogokolwiek na pokładzie polskiego samolotu wymaga pozwolenia polskich służb. Rządowy samolot Tu-154M o numerze 101, 5 miesięcy przed katastrofą, do jakiej doszło 10 kwietnia 2010 roku, przeszedł generalny remont w zakładach w Samarze. W zakładach, które są własnością przyjaciela premiera Putina, pana Olega Deripaski. Zaznacza poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy. Zadecydowała o tym firma MAF Telekom. Polska firma MAF Telekom, wybrana dla zorganizowania tego remontu bez przetargu osobiście przez pana ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Mimo to po remoncie ujawniono aż 11 usterek, które mogły spowodować różnorodne zagrożenia, i to usterek dotyczących systemu nawigacyjnego oraz dotyczących problemów z silnikiem. Uprzednio samolot ten był przez cały czas remontowany w innych zakładach, w zakładach we Wnukowie. Pytamy się, dlaczego dano takie możliwości firmie MAF Telekom, dlaczego wybrała ona zakłady Olega Deripaski, dlaczego skutkiem tego były awarie i nie zwrócono uwagi na związane z tym zagrożenie. Procedury przewidują, że w trakcie naprawy poza członkami ekipy remontowej i stałym przedstawicielem specpułku nikt nie ma prawa wejść na teren zakładu bez zgody dyrektora Aviacoru. Tymczasem dziennikarze naszego dziennika dotarli do filmu, na którym widać, jak po pokładzie remontowanego polskiego Tupolewa swobodnie porusza się jedna z rosyjskich ekip telewizyjnych. Jeżeli ten film oddaje rzeczywistość, że te przeglądy czy te remonty, które dotyczą samolotów, odbywają się jakby bez udziału i bez kontroli polskich odpowiednich służb. To powinno być zabezpieczone. Komentuje Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Co do autentyczności filmu, nie ma wątpliwości. Na materiale wyraźnie widać, że samolot stoi w śniegu pod gołym niebem. Pracownicy Aviacoru oprowadzają rosyjskich dziennikarzy po pokładzie maszyny. Mężczyzna w waciaku pokazuje kokpit i salonkę. Film obfituje w wypowiedzi o luksusowym wystroju maszyny. Jeszcze jeden stół, dwa krzesła. Tymczasem dziś samolot wygląda zupełnie inaczej. Jego wrak, wbrew podawanym informacjom, nie został zabezpieczony w zamkniętym hangarze, ale leży na jednym z placów lotniska w odległości 1 kilometra od miejsca tragedii. Źle się stało, że leżą właśnie na deszczu. Powinny być zabezpieczone mimo wszystko. No na pewno nie nasza. Terytorium rosyjskie i to Rosjanie odpowiadają. Uważa poseł PSL Mieczysław Łuczak. Strona rosyjska obiecała zabezpieczenie wraku maszyny. Taką informację z Moskwy przywiózł naczelny prokurator wojskowy generał Krzysztof Parulski. Strona rosyjska, wykonując nasz wniosek o pomoc prawną, przedstawiła nam propozycję realistyczną przykrycia tego wraku brezentem i opłotowania tego terenu 3-metrowym płotem z blachy falistej. Eksperci
polscy, którzy pracują w Maku, skonsultowali tę propozycję i ją zaakceptowaliśmy. Eksperci podkreślają, że szczątki rozbitych samolotów mają kluczowe znaczenie dla wyjaśniania przyczyn katastrof. Dla przykładu, w lipcu 2000 roku, gdy doszło we Francji do katastrofy Concorda, szczątki maszyny, zanim przeniesiono je do hangaru, leżały przez kilka tygodni całkiem nieruchomo, nietknięte, tak by można było dokonać dokładnego opisu ich rozrzutu, położenia i oczywiście rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Tymczasem Rosjanie natychmiast po tragedii rozpoczęli bardzo szybkie oczyszczanie miejsca katastrofy, mimo iż fragmenty polskiego samolotu nie leżały ani na żadnej szosie, drodze dojazdowej czy osiedlu mieszkaniowym. Wrak przewieziono na betonowe płyty. Gdzie niszczeje do dziś?